Katarzyna Przybyłek. Pochodzi z Koronowa, ma 22 lata. Ukończyła licencjat na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku stosunki międzynarodowe. Będzie pracowała w domu dla sierot w Kalce w Peru. Międzynarodowy wolontariat Don Bosco, działający przy Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie, prosi księdza prałata o nałożenie krzyża misyjnego i ewangeliczne posłanie wolontariuszki, która w tym roku udaje się na misję. Katarzyna Przybyłek. Katarzyna, czy chcesz pracować według zasad wolontariatu i poświęcić swój czas i siły dla dobra najuboższych dzieci i młodzieży w duchu świętego Jana Bosko? Tak. Módlmy się. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, pobłogosław ten krzyż misyjny, znak naszego zbawienia. Niech ta, która zostanie posłana w imię Twoje, mocą tego krzyża utwierdza wiarę tam, gdzie jest zwątpienie, pomnaża dobre czyny tam, gdzie wygasa nadzieja, a świadectwo jej życia niech pociąga wszystkich do miłości Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Przyjmij ten krzyż, znak naszego zbawienia. Posyłam Cię w obecności parafian, którzy poprzez Twoją posługę także będą uczestniczyć w misjach Kościoła Chrystusowego. Teraz prosimy szybciutko Pana Sansę z króciusieńkim świadectwem. Bardzo prosimy. Sante sana bambo mariko. Sante sana bambo fum. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochanie, czytanie, śpiewanie. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. To są słowa Pana Jezusa. Skierowane do nas. Każdy z nas ma obowiązek to czynić. Dzisiaj każdy mówi za Pana Jezusa. Tak. Pani, to jest to wielka decyzja. Ważna decyzja. Trudna decyzja. Dlatego, kochani, dziękujemy wszystkim. Dziękujemy rodzicom. I zachęcam. Wam dzień dłużej się modlić w intensywności, żeby mogła pokonać wszystkie trudności, które będą przed nią. Kochani, to jest smutne, że ktoś też z nami od razu nas uczy. Smutno jest. Ale z drugiej strony to jest wielka radość, bo ona nie będzie sama. Ona idzie, żeby pracować. Żeby Boże Ewangelium w imieniu Pana Jezusa
Pan Jezus będzie. Dlatego, kochani, musimy być zadowoleni. Musimy mieć wielką radość, że ona leci, ona będzie pomagała innym w imieniu Pana Jezusa. Dlatego, kochani, wesoło musi być. Musimy śpiewać. Będziemy śpiewać. Tak. Pan Jezus woła Kasię i mówi do Kasi, czy chcesz mnie służyć? Kasia mówi, tak, ja to czynię. Pan Japonii, oh no!